Cześć kochani, torba, miniaturka, wszystko wiecie. Przychodzę z torbą z pełną różności z temu. Jeszcze nie otwarte, ale nie zaglądam tak, wiecie, jak to tu tam wygląda. Część rzeczy to jest rzeczy, są to rzeczy na urodziny, więc to będzie w kolejnym holu. A więc teraz zapraszam Was ja na hol z temu. Pierwsza rzecz, którą tutaj mam, jest to... Mamy tutaj figurki w kształcie misi. Będę wykorzystywać, wiecie do czego? Do kostek lodu. Tak mi się to spodobało. Ojejku, zobaczcie, jakie sweet. 4 kostki. Mam nadzieję, że mi bateria nie padnie. Please, to jest 4%. Więc tak, wzięłam takie śliczne. Z tyłu wygląda to tak. Nie wiem, po co to jest, ok? Ale wiecie. Można to wykorzystać do różnego, do świeczek, nieważne. Ja to wziąłam z myślą do kostek lodu. To jest guma, więc fajnie to będzie można wydobyć. Więc taka oto pierwsza rzecz gadżetowa, przydatna, mam nadzieję. Czy to jest naprawdę temu? Co to się stało, że nie ma nie dość żadnego torebki z logo? Żadnego? Zobaczcie. Hej. Dobra, kostium kąpielowy, na który liczę. Kostium składający się z 3 części. No ja nie wiem, co to jest. Chyba muszę eski zamawiać, bo te M-ki są strasznie duże. Taki print, wzór, marmurka biało-różowo-żółtego. Podwójny. Tutaj z tyłu tak wygląda. Ale strasznie duży. Wziąłam M-kę. Kurczę. Znowu te wkładki są mniejsze niż to wszystko. Teraz dół. Ciekawa jestem bardzo dołu. Z tyłu są zwykłe majtki w końcu, a nie tak mega bardzo wycięte. No i sznureczki. I do tego jest taka chusteczka. Taka, wiecie, takie pareo niby. No to bardzo ładnie to jest wykonane. Bardzo ładne. Czy wiecie co, nawet można taką bluzkę tutaj sobie. Za 25 sekund mi się włączy telefon, więc... No można tak sobie tutaj wykorzystać. Troszkę podładowałam, ale troszkę. Może mi starczy. No więc taka chustka. Tiulowa, można ją wykorzystać, czy nawet tu, czy po prostu na kostium. Przymierzę i zobaczę. Dobra, idziemy dalej. Tu mam coś urodzinowego Oskara. Na Oskarka. Tutaj mam coś puchowego. Przekonuję się powoli. Zamówiłam taki top. O matko, jaki on jest duży. Kurde, a specjalnie wzięłam eskę, tak? Żeby to było małe, żeby to było, wiecie, trzymało się jednak. No, a to takie luźne, o takiej właśnie fakturze, grubsze takie bardziej. Żadnych tutaj pasków silikonowych nie ma. Zastanawiałam się nad dwupakiem, czy na jedną lub na jedną sztuką. O, i w końcu wybrałam jedną sztukę i dobrze, bo mam wrażenie, że to jest trochę przeduże. Urodziny. Tutaj mamy gadżet. Fajny gadżet, na który czekałam. I mamy tutaj taką opaskę na rękę, do której wkładamy sobie telefon. Możemy sobie biegać, czy jechać na rowerze, nie trzeba żadnej torebki, saszetki. Ta saszetka mi przeszkadza, więc coś takiego znalazłam. Wybrałam sobie czarny kolor, mam tutaj dwie przekrótki, jedna właśnie taka większa na telefon, spokojnie tutaj wejdzie. I jakaś mniejsza na jakąś kartę, chusteczkę, czy tam co tam, którą sobie chcę włożyć. I mamy tutaj dziurkę na słuchawki, to super, bo ja mam te słuchawki, wiecie, z kabelkiem, nie te jeszcze bezprzewodowe. Będę mogła sobie tu i będę mogła sobie biegnąć, to mi ułatwi dużo życie, na taki duży, porządny grzeb i taki długi pasek, żeby można było sobie wyregulować. Różne kolory były, ja postawiłam na czarny, jak widać. Dalej mamy tutaj coś, co na co Nikola czeka, a mianowicie są to naklejki z Stitchem. Dużo, dużo różnych naklejek. Wow, naprawdę dużo. Ładne. No naprawdę na tej platformie temu możecie trafić, zamówić, znaleźć bardzo dużo różnych naklejek do wszystkiego, jak potrzebujecie. No więc takie nie będę Wam pokazywać, właśnie z tym Stitchem, który już wiem, że to jest Stitch, bo nie wiedziałam. Kolejna rzecz urodzinowa. A tutaj mam gadżet. Dużą ilość gadżetów. Są to takie małe pojemniczki do przechowywania biżuterii, żeby wszystkie łańcuszki, nie łańcuszki, czy jakieś bransoletki takie cienkie były w jednym miejscu. Trzymamy, otwieramy, zamykamy i tutaj, o, tu wyskakuje. Takie małe coś, super.
No, tego jest też dużo i naprawdę cena była bardzo przystępna, więc mam nadzieję, że mi się tutaj wszystko zmieści, jeśli chodzi o biżuterię taką łańcuszkową, nawet będzie za dużo. I niektóre kolczyki myślę, że też wejdą, a co do takich większych, to trzeba będzie chyba coś zamówić. Dalej mamy urodziny, mamy taką rzecz, a mianowicie są to skarpetki. Skarpetki z koronką. Jakie ładne, zobaczcie, takie. Nie wiedziałam, który kolor wziąć, więc postawiłam na biały i na czarny. Wow, no i ta koronka, moja wizja. Szpila i czy jakiś, może nie sandał, ale taką mam wizję. Szpilka, czy tam koturna, czy jakieś takie zakryte buty, trampki. I do tego, zobaczcie, sexy, flexi, koroneczka, ale jak to jest dobrze wykonane, wiecie co? Ja myślałam, że to będzie przy kostce luźne, ale jakie to jest sztywne. Wow. Jakie to jest fajne. Bardzo mi się podoba taka opcja właśnie, może ze szpilkami jeszcze sama osobiście nie chodziłam, ale widziałam, mi się to bardzo podobało, ale taka koronka wychodząca spoza trampek, to bardzo ładnie wygląda, dlatego wzięłam dwa zestawy, tak, dwa kolory. Idziemy dalej. Och, jakie popsute, to jest, na to czekałam, zobaczcie. Mamy tutaj selfik, ale to jest wygniecione, wymiętolone. Czy to są wszystkie elementy tego? Mamy instrukcję obsługi. Tak, wiecie, szybko, kabelek mini. Kabeleków to ja mam w domu dużo. Gorzej z tymi kostkami. I to miało być z lampą, o ile ja dobrze pamiętam. Ale to jest jakieś inne. A ja zamawiałam sobie z lampą. Jest! Jest! Biały. I to coś, to jest lampa. Fajne, muszę rozkminić, jak to chodzi, jak to, o co w tym chodzi i tak dalej. Mamy tu coś, aha, okej, to się bardzo wygięło. O, dobrze, czyli dobrze, że tego dzisiaj nie kupowałam. To jest coś na urodziny. Topper mogę zdradzić. Co my dalej mamy? O, kolejna rzecz, biała, skarpetki kolejne. Takie trochę inne, takie bardziej może firankowe, przezroczyste, białe, które już są gorzej wykonane. Są to takie luźne skarpetki, matko, no dobra, stopa schowana, które będą właśnie tak sobie tutaj wisiały. I ja mam do nich pomysł, bo sobie poprzyszywam perełki. Dużo, dużo droższe są z takimi perełkami, a ja sobie sama przyszyję, również do trampek i tak dalej, tutaj obetnę. Perełki sobie podoszywam, czy nawet różowe i takie skarpetki, bardzo fajne. Chyba kolejnym razem trzeba kupić beżowe. Urodziny? Yes! Torba z temu dziewczyny! Myślałam, że zapomnieli po prostu o tym, żeby coś spakować do torby temu, bo to jest haul temu, to jest chcąc, nie chcąc, jest reklama dla nich. No tak, nie ukrywajmy. Z tego, że ja sobie sama to wszystko zamówiłam, chociaż współpraca z nimi to była fajna sprawa. Ale no, reklamuję, pokazuję. Potem chcecie linki. Jeśli chcecie linki, to piszcie. Ja Wam będę podsyłać, bo bez sensu, żebym wstawiała wszystko. I mamy tutaj kilka gadżetów. I jest coś teraz top hop. Bardzo. I może do tego zacznijmy. Jest to tutaj ta słynna spinka kwiatek. Plastikowa, piękna taka spora spinka. Wybrałam właśnie taką z różowym środkiem. Duży wybór. Nie chciałam ich dużo. Klamerka z bardzo takiego sztywnego plastiku. Jeśli spadnie, 1000%, że pęknie. Lepiej, żeby nie spadała. Są też takie małe. Aloha, aloha! Jakie to są piosenki takie wakacyjne? Nie wiem. Aloha, aloha! Nie no, myślę, że będzie spoko trzymać dużo. Ma takie długie zęby. Bardzo ładna. Kultowa spinka. A jeszcze mamy tutaj coś mega przydatnego, co ja uwielbiam. Wybrałam sobie pudełeczko, żeby już to tam było. Bardzo duża ilość, nie pamiętam w tej chwili ile tu jest, takich gumek do kolczyków od tyłu do przypinek, żeby no, lepiej się kolczyk trzymał. Mi w tych standardowych zapięciach z takich kolczyków, jakichkolwiek kolczykach odpadają, a przy tych to po prostu kolczyk się trzyma, a one po jakimś czasie też, widzicie co, robią się bardzo sztywne i takie nieładne, więc często jakiś czas warto wymienić, tym bardziej, że przyszły w takim pudełeczku podobnym. O właśnie, zobaczcie, to jest to samo, więc specjalnie wybrałam sobie chyba tam parę grosików więcej, żeby zapłaciłam, ale żeby było tu. Nikola pokazuje, ponaklejała sobie Stitcha wszędzie, proszę.
Może zakupię pogorszony, czysty case i kilka się zabiorę. Będę miała stitchowy case. Ostatnia rzecz w tej wielkiej torby to nawet nie ostatnia, nawet są tutaj dwie. Mamy tutaj przypinkę złotą w kształcie kawy i z napisem coffee, bo kto uwielbia kawę? Ja. Dlatego stwierdziłam, że sobie zamówię. Mój Oskar wstał, tylko że to jest dość duże. Ja myślałam, że to będzie takie malutkie, żeby sobie przypiąć do kurtki jeansowej. Coś. Wow! Przypinka w kształcie serca z kryształkiem. Jaka ładna. I jest to taka bardziej agrafka. Bardzo ładna, z takim kryształkiem. Troszkę ostrości brak, ale jest śliczna. Jeszcze tutaj coś jest, będę rzuciła. Takie malutkie, że mamy tutaj kolejną przypinkę. I mamy tutaj przypinkę, zobaczcie, no cóż ja mogłam sobie zamówić, aparat. To będzie taka moja pamiątka, pamiątkowa spinka właśnie do kurtki jeansowej. Też jest dość spora, myślałam, że będzie malutka. Zobaczcie, przypinka, aparat, wiadomo. Nagrywam, więc jest mi aparat. To wszystko, jeśli chodzi o tą torbę, pusta. Urodziny. Żeby to 100 lat nie trwało. Co my tutaj mamy? A, to już wiem, co to jest. To mamy gadżet kolejny. Ten teledyn, proszę Państwa, zamówiłam sobie pasemka różowe. O, jakie długie, nawet do warkoczyków będzie. Jest ich 5 na takiej przypinki do włosów. Wzięłam takie ciemniejsze różowe, ale tak, długie wzięłam, bo ja mam też długie włosy. O, idealnie będą się pasować to moje pasemko. O, mamy tu butelkę. Ala B-box, ale bardzo podobny też z taką słomką. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Zaraz to wyparzę. Mam nadzieję, że się nie zepsuje. Podczas wyparzania jest słomka i jest w środku ta rurka. Słuchajcie, o, którą tutaj sobie włączamy i tu jest taki, no podobny do tego B-boxa, no ale to wiadomo, że to nie jest oryginalny, ale bardzo tak inspirowany. Nie? Zaraz to wyparzę, 250 ml i to wszystko, jeśli chodzi o zawartość temu. No więc ja się z Wami żegnam, do zobaczenia. Mam nadzieję, że to dzisiaj mi się uda wykorzystać. Tak, ja potrzebuję wyjść pobiegać. Chyba wiecie co, muszę zamówić sobie takie, ale beżowe. No dobra, no więc do zobaczenia. Żegnamy się razem. Było na początku w pojedynkę, teraz jest razem. Pa, pa!